widzę uczestników w pokoju. Proszę dać znać, czy mnie dobrze słychać, widać. Dzień dobry, dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że naszą prowadzącą i tak będzie lepiej słychać, bo mam dobry mikrofon, więc ja tutaj tylko zapowiem. Dzień dobry, wszystko działa, bardzo się cieszę. Dobrze. Zacznę już powoli i się przedstawię, zapowiem. A widzę, że Państwo się jeszcze schodzą, więc myślę, że jeszcze kilka minut i będą wszyscy zapisani. Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarium pod tytułem Matematyka w ruchu i w działaniu w klasach 1-3, który poprowadzi dla nas niezwykła nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, której jestem osobistą fanką, Wiesława Mitulska. I tak tytułem wstępu i takich technicznych rzeczy. Jeżeli pojawią się jakieś problemy techniczne, nie będą Państwo słyszeć, będzie jakiś problem z internetem, z zasięgiem, proszę pisać na czacie, ja będę tutaj przez cały czas w tle, będę pomagać, odpowiadać na problemy i pytania. Zawsze najlepiej jest wyjść z pokoju, wejść jeszcze raz z linku, odświeżyć przeglądarkę. Jeżeli nie ma głosu, też spróbować wejść jeszcze raz. Czasem jest to kwestia wolniejszego internetu u Państwa, wtedy można też spróbować obejrzeć transmisję na Facebooku, bo jest transmisja na naszym profilu Szkoły Uczącej Się, więc już też wrzucam od razu na czat link do transmisji na Facebooka, żeby w razie takich problemów po prostu odtworzyć sobie tam, dlatego że tam troszeczkę mniej internetu potrzeba i tam po prostu to wszystko nam sprawniej będzie działać. Widzę, że już nas jest tutaj coraz więcej, więc przejdę też dalej. Ja mam na imię Anita Nogal, jestem koordynatorką projektu Nauczycielka Pierwsza Klasa, który jest takim elementem w dużym programie Szkoła Ucząca Się w Centrum Edukacji Obywatelskiej. I to jest program, który skupia się na wspieraniu nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej, wspieraniu rozwoju zawodowego, na wymianie doświadczeń, na budowaniu takiej bazy dobrych praktyk. Chcemy pokazywać jakby i nawzajem też inspirować nauczycieli do tego, jak uczyć dzieci, jak w ogóle pokazywać, jak w ogóle uczą się dzieci małe, jak zarządzać zróżnicowaną klasą, jak współpracować, jak uczyć dzieci współpracy, jak współpracować z rodzicami, z innymi nauczycielami, z całym otoczeniem szkoły, jak motywować, rozwijać ciekawość i aktywność i twórczość u dzieci. Trochę o ocenianiu wspierającym i tak naprawdę kształtującym, jak, które jest tym podłożem do motywacji. I te wszystkie działania zawierają się w takiej naszej ofercie, którą kierujemy do Państwa. Krótko tutaj opowiem, bo też nie chcę zabierać czasu wieści, ale teraz już ruszyły kursy internetowe, Nauczycielka Pierwsza Klasa, o takich kompetencjach, można powiedzieć, miękkich, o zarządzaniu klasą, o właśnie motywacji, o tym, co mówiłam, o ocenianiu, o współpracy. On ruszył teraz od poniedziałku, ale tak naprawdę ten pierwszy moduł jest bardzo taki wstępny i organizacyjny, więc jeszcze w każdej chwili można do tego kursu dołączyć. Ja później też na czacie dodam linki, jeżeli będą Państwo zainteresowani, to można się zapoznać ze szczegółową jakby ofertą, opisem tych kursów. I drugi kurs, Matematyka Pierwsza Klasa, o którym trochę więcej powiem na koniec, także zachęcam do zostania na koniec, bo to jest bardzo ciekawy kurs, tak naprawdę w ramach którego realizujemy projekt z Fundacją mBanku i w ramach tego projektu jest nasze dzisiejsze webinarium z Wiesią. I trochę o tym powiem na końcu, bo chciałabym, żebyście Państwo posłuchali tego, co przygotowała dla nas dzisiaj prowadząca, bo dużo z tego właśnie jest w tym kursie, więc jeżeli się zaciekawicie, zainspirujecie, to mam nadzieję, będziecie też zainteresowani udziałem w tym kursie. On rusza od poniedziałku także pierwszym takim modułem organizacyjnym, więc spokojnie można jeszcze do niego dołączyć i się zapisać. Jest w bardzo, że tak powiem, promocyjnej, ciekawej ofercie właśnie ze względu na tą naszą współpracę z Fundacją mBanku. Już teraz mogę zaprosić też Państwa na konferencję Nauczycielki Pierwsza Klasa, która odbędzie się w takim formacie hybrydowym, trochę online, trochę
na warsztatach stacjonarnych i też warsztatach online. Wszystkie te działania będą bezpłatne. 27 października planujemy tą konferencję pod taką nazwą Wyzwania uczenia się dziś w edukacji wczesnoszkolnej. Mamy już, tworzy się program, mamy zaproszonych wspaniałych gości, prelegentów, także więcej o tym już lada dzień ukaże się na naszej stronie pierwszaklasa.edu.pl, także zachęcam do śledzenia i zaglądania i zapraszam na konferencję. Warsztaty w szkołach, które organizujemy dla całych rad pedagogicznych edukacji wczesnoszkolnej, które może zamówić dyrekcja danej szkoły. Też o tym więcej prześlę link i zachęcam do udziału. To, co jeszcze w Centrum Edukacji Obywatelskiej proponujemy w ramach projektu Nauczycielka Pierwsza Klasa, to są webinaria tematyczne, na których się spotykamy, myślę, dosyć regularnie, też biblioteczka materiałów, która jest na stronie, z której można korzystać, blog programu i od jakiegoś czasu grupa na Facebooku, do której też bardzo zachęcam i zapraszam. Myślę, że jest już nas tutaj całkiem sporo tych osób, które się zapisały, więc żeby nie zabierać więcej czasu, krótko przedstawię dzisiejszego gościa, Wiesię Mitulską, która jest nauczycielką w edukacji wczesnoszkolnej, w klasach 1-3, w szkole podstawowej w Słupi Wielkiej, w małej wiejskiej szkole tak naprawdę. Jest specjalistką edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej. Pracuje od chyba ponad 20 lat, z tego co pamiętam, Wiesiu, jak się nie mylę, to mnie więcej, poprawi. Więcej. Więcej. Dużo więcej. Bez ocen, bez podręczników, według swojego autorskiego programu. I to, co robi, to, co widzę na Facebooku, na jej blogu, na jej fanpage'u Pomysłowa Szkoła Domowa, przyprawia mi po prostu o wielką zazdrość tak naprawdę do tych rodziców i dla tych uczniów, że mają taki skarb. Uważam, że powinno się po prostu sklonować do każdej klasy w edukacji wczesnoszkolnej, wie się po prostu tak naprawdę, żeby uczyła w każdej z tych szkół, ale myślę, że wśród Państwa jest też pewnie wielu takich nauczycieli, którzy szukają inspiracji i próbują uczyć tak, jak powinno się uczyć w klasach 1-3. Wiesia współpracuje też z Centrum Edukacji Obywatelskiej od jakiegoś czasu, za co jestem bardzo wdzięczna, bo przy wielu projektach możemy się spotykać. Będzie też na naszej konferencji tej 27 w takim panelu, w którym będziemy rozmawiać właśnie o uczeniu się dzieci, więc już zapraszam serdecznie. A dziś zostawiam Państwa w najlepszych rękach, życzę dobrego odbioru i mnóstwa dobrych inspiracji i proszę zostać do końca, bo będę mówić o tym, w jaki sposób można pozyskać zaświadczenie z dzisiejszego spotkania i o tym właśnie, jak można zapisać się na nasz kurs matematyczny, żeby skorzystać tak naprawdę i nauczyć się tych metod, o których będzie dziś tutaj też mówiła Wiesia. Zapraszam i oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo za przedstawienie mnie. Ja postaram się nie zawieść oczekiwań. Starałam się przygotować w prezentacji i w całym webinarze takie małe pigułki inspirujące. Nie mogę pokazać wszystkiego w tak krótkim czasie, więc zapraszam serdecznie do śledzenia mojej strony. Ja staram się opisywać swoje zajęcia na bieżąco, bo mam informacje zwrotne, że wielu nauczycieli z nich korzysta, że korzystają rodzice, że korzystają również nauczyciele uczący w starszych klasach, a nawet w liceum, czym się bardzo zdziwiłam, ponieważ to, co jest w edukacji wczesnoszkolnej najlepsze, to, że możemy pracować w sposób zintegrowany. Nie musimy rozdzielać całej tej wiedzy na poszczególne przedmioty nauczania. O tym powiem troszeczkę później jeszcze. Natomiast ci Państwo, którzy mnie już słuchali, wiedzą, że ja zawsze mówię na początku o konstruktywizmie, bo nie da się pracować w taki sposób, jak ja pracuję, nie czerpiąc z założeń konstruktywizmu, który mówi, że to każdy człowiek sam konstruuje swoją wiedzę, że nie jesteśmy w stanie nikogo nauczyć. W związku z tym słowo nauczyciel trochę nie bardzo pasuje do tego, co robię z dziećmi. Bardziej pewnie pasuje słowo facylitator, czyli ktoś, kto tak dba o przebieg procesów
I ja stwarzam dzieciom warunki do tego, żeby mogły uczyć się samodzielnie. Właśnie, te warunki to jest nie tylko środowisko, w którym dzieci pracują i te warunki w klasie, ale również to, w jaki sposób organizuje zajęcie, jak planuje z dziećmi pracę wspólnie, jak oddaje im część odpowiedzialności za to, czego się uczą. Nie będę o tym wszystkim dzisiaj mówić, bo to przekracza ramy naszego webinarium. Natomiast jest to bardzo ważne i nie da się tego oddzielić i mówić tylko o samej matematyce. Do tych warunków należą również różne pomoce, których mam sporo w klasie i większość tych pomocy, z których dzieci korzystają, to są pomoce zrobione przeze mnie. A przede wszystkim do matematyki świetnie nadają się każdego rodzaju klocki, nadają się nakrętki plastikowe, nadają się rzeczy, które można liczyć, czyli wszystko, czego mamy sporo. I właśnie dzisiejszy dzień w mojej klasie był dniem kasztanowym. Robiliśmy mini projekcik kasztanowy, bawiliśmy się w bank, pożyczaliśmy pieniądze na kredyt, oddawaliśmy, dzieci prowadziły swoje rachunki bankowe, także kasztanowa lekcja dzisiaj się odbyła, ale zdjęcie, które Państwo widzicie, nie jest świeże, pochodzi z zeszłego roku, z pierwszej klasy, kiedy też używaliśmy kasztanów. Wszystko, czego mamy w dużej ilości, zawsze się przyda na zajęcia matematyczne. Dzieci muszą same wykonywać te czynności. Niestety często nauczyciele mają takie złudne poczucie, że to, co tłumaczą dzieciom, to dzieci zrozumieją. Nie wystarczy, jeśli dziecko na to patrzy. Każde dziecko musi osobiście przejść tą drogę, samodzielnie. Nie wystarczy, jak obserwuje czynności wykonywane przez nauczyciela. I teraz, jeśli my tłumaczymy na przykład dzieciom zadanie na tablicy i pytamy się, czy dzieci rozumieją, to często część dzieci kiwa głowami, tak, rozumiemy, ale to jest dosyć złudne przekonanie, że dzieci rozumieją, ponieważ może być dwoje, troje, które nadąża za naszym tokiem myślenia, natomiast reszta klasy wyłącza się z tego, bo sama mam takie wspomnienia ze swoich lat w liceum, kiedy nauczyciel podążał za tokiem myślenia, wspólnie z tokiem myślenia części uczniów, natomiast część uczniów pozostawała daleko w tyle i im taka lekcja niewiele dawała. Pokażę Państwu, w jaki sposób organizuję te zajęcia, w jaki sposób, jakie zadania dzieciom daję, w jaki sposób planuję z dziećmi pracę, ale chciałabym zacząć od tego, o czym często nauczyciele zapominają. Kiedy oglądamy podręczniki dla dzieci, to widzimy piękne rysunki, piękne przykłady zadań i często wybierając podręczniki, właśnie to jest głównym kryterium wyboru, natomiast zapominamy, że dla dzieci obrazek jest czymś jeszcze w dużym stopniu abstrakcyjnym. One powinny działać w naturze, powinny pracować rękoma. Obrazek to jest kolejny etap, a jeszcze dalej jest przechodzenie do zapisu symbolicznego. U mnie w pierwszej klasie ten zapis symboliczny pojawia się dużo, dużo później, zanim zaczniemy manipulowanie, zanim zaczniemy dodawać, odejmować czy mnożyć, to dzieci wszystko robią praktycznie, a dopiero potem dowiadują się, że to wszystko można zapisać za pomocą symboli, językiem matematycznym. O tym pamiętajmy. Również jest tak, że wiele rzeczy robimy, bo tak się nauczyliśmy, taka jest tradycja, tak nas uczono, albo tak jest w podręczniku. Ja pamiętam, że kiedy zaczynałam bardzo dawno temu pracę w szkole, to postępowałam tak, jak nauczyłam się na studiach, na metodyce, robiłam wszystko wzorcowo, po kolei, tak jak powinno być, ale po pewnym czasie przekonałam się, że to nie na wszystkie dzieci działa. Że dzieci jednak nie wszystkie idą takim tokiem myślenia, jak ja im proponuję, że jak ja im proponuję jakiś sposób rozwiązania zadania, to będzie dla nich zrozumiałe i to będzie ich strategia rozwiązania tego zadania. Dopiero później zrozumiałam, że każdy powinien dostać to, czego najbardziej potrzebuje, czyli powinien mieć możliwość pracować we własnym tempie, według własnych sposobów. I jak najdłużej powinno dziecko mieć możliwość używania rąk w matematyce.
używanie rąk w matematyce to jest przede wszystkim liczenie na palcach, ale nie tylko. Te palce to jest bardzo uniwersalne liczydło, które człowiek nosi zawsze przy sobie i nigdy nie zapomina. I czasami jest tak, że nauczyciele są zaniepokojeni, że dziecko bardzo długo liczy na palcach, ale ono będzie liczyło tak długo na palcach, jak mu to będzie potrzebne. To o tym już mówiła pani profesor Gruszczyk-Kolczyńska, która mówiła nauczycielom, nie bójcie się tego, że dzieci liczą na palcach. To jest czasochłonne. Jeśli dziecko już nie będzie tych palców potrzebowało, to na pewno z nich zrezygnuje. Ja wiem, że często dzieci jeszcze przy niektórych zadaniach, które potrzebują zrozumieć, liczą sobie na palcach nawet w czwartej czy w piątej klasie. Czasami nawet dotykają tymi palcami do ust, bo to jest też kanał zbierania informacji. Jak organizuję dzieciom zajęcia, to staram się, żeby na tych zajęciach było mnóstwo odkrywania, badania, doświadczeń, bo doświadczenia to nie muszą być tylko doświadczenia przyrodnicze, jak najczęściej rozumiemy. Doświadczenia to również mogą być na liczbach, na wyrazach, na słowach. Jeśli mówimy o matematyce, to ja myślę właśnie o badaniu liczb. I bardzo często zadaniem dla moich dzieci jest po prostu zadanie, zbadaj jakąś liczbę. I to wszystko. A potem dzieci biorą, co jest im potrzebne do pracy i zaczynają badać. Przyzwyczajam również dzieci do samodzielnego tworzenia kart pracy. Jeszcze w trakcie tej prezentacji pokażę przykładowe karty pracy. I sama przeszłam taką drogę od tego, że dzieci pracowały w ćwiczeniach, potem zrezygnowałam z ćwiczeń i robiłam dla dzieci karty pracy. Natomiast od kilku lat staram się, żeby to dzieci robiły same dla siebie karty pracy. Jak najmniej jest tutaj mojej pracy, ponieważ jeśli dziecko wie, że musi zrobić kartę pracy do tego, co odkryło, co zbadało, co policzyło, to ono stara się myśleć tak, żeby przełożyć to, co zrobiło w działaniu, właśnie na język symboli. I nie tylko symboli matematycznych, ale także na słowo pisane albo na język wizualny, na obrazki i symbole obrazkowe. No właśnie, chciałabym bardzo przywołać cytat profesora Semadeniego, bo w tym cytacie bardzo dużo zawiera się tego, o czym ja myślę w czasie pracy. O tym, że ta wiedza tworzy się w trakcie wykonywania czynności, że te czynności są związane z ruchem, że w trakcie badania liczb czy rozwiązywania zadań matematycznych dziecko powinno rozmawiać, tak? Ono nie powinno być cicho, ono powinno rozmawiać czy z nauczycielem, czy z kolegą, ponieważ wtedy tworzy się, dopiero ta wiedza się dopełnia. Tworzy się pewien obraz tego, co ono odkryło, zbadało przy pomocy rąk. Ruch, ręce i rozmowa i czynności, ja tutaj wyróżniłam grubym drukiem, bo to jest podstawa moich działań z dziećmi. Zresztą mój program, który zawsze piszę dla dzieci, nazywa się Ruch, Zabawa, Nauka. Ruch jest na pierwszym miejscu, bo o tym ruchu to ja szczególnie myślę. Ja na przykład zaczynam każdy dzień rozgrzewką, o czym nie będę tutaj dzisiaj więcej mówić, natomiast ta rozgrzewka to jest rozgrzewka i taka ruchowa, żeby obudzić trochę ciało, obudzić mózg, ale również to jest rozgrzewka matematyczna, kiedy bardzo szybko możemy zrobić pewne ćwiczenia z dziećmi, żeby je rozruszać matematycznie. Na przykład w pierwszej czy w drugiej klasie często robimy takie małe ćwiczenie polegające na dopełnianiu do pełnej dziesiątki. To jest uniwersalna umiejętność, która pomaga dzieciom potem liczyć zadania, pomaga mnożyć, dzielić, dodawać i odejmować. I robimy to na przykład w ten sposób, że albo dzieci pokazują na palcach, na moje hop, pokazują na palcach, ile brakuje od liczby, którą mówię, do 10, czy do 20, czy do następnej dziesiątki, albo na przykład proszę, zrób tyle pajacyków, ile brakuje do 10. Zrób tyle przysiadów, ile brakuje do 10, od liczby na przykład 7. Albo zrób tyle pompek, gdzie chłopcy zawsze na to czekają, zrób tyle pompek, ile brakuje od liczby 8 do 10. Te ćwiczenia dzieci bardzo lubią i łączymy ruch z ćwiczeniem, z myśleniem matematycznym. I w ten sposób przygotowujemy się do tego, że za chwilkę trzeba będzie skupić uwagę, trzeba będzie być gotowym na to, żeby podejmować różne wyzwania matematyczne.
Właśnie. O czym jest matematyka w szkole podstawowej? Ja uważam, że to nie są rachunki, to nie jest liczenie i rozwiązywanie zadań. Oczywiście to też jest ważne, ale najważniejsze to jest nauczyć dzieci myślenia. Myślenia w ogóle i myślenia takiego matematycznego. To, co dziecko wyniesie z pierwszej, z drugiej, z trzeciej klasy, bardzo przyda mu się później, kiedy będzie ta matematyka często polegała na tym, że będzie więcej teorii, to jeśli my dzieci przygotujemy do tego, że ono będzie myślało, będzie próbowało rozwiązywać problemy, a nie będzie poddawało się w momencie, kiedy powie, ja nie wiem, nie umiem, tylko nastawimy je na to, nie wiesz, nie umiesz, no to spróbuj rozwiązać ten problem. Jeśli nie umiesz, to na pewno się nauczysz. Jeśli nie wiesz, jak zrobić zadanie, to na pewno wymyślisz. Jeśli dzieci mają taką postawę, to nie będą oddawały później w starszych klasach pustych kartek, tylko będą próbowały rozwiązać zadanie i to sposobem takim, jaki akurat w tym momencie jest im dostępny. Tutaj pokazuję Państwu kartę pracy, które zrobiliśmy chyba w pierwszym tygodniu nauki w tym roku szkolnym, na początku drugiej klasy, bo ja w tym roku pracuję z drugą klasą. Wyszliśmy od tego, że świat można opisać przy pomocy różnych symboli. Można świat opisać symbolami matematycznymi również. Zaczęliśmy od opisania tego, co dzieciom jest dobrze znane, od naszego boiska. Wyszliśmy po prostu na boisko z kartkami i dzieci same, według własnego pomysłu, opisywały boisko językiem matematyki. Liczyły, notowały, sprawdzały, porównywały między sobą. Dajmy dzieciom szansę, żeby mogły odkrywać własne strategie. Kiedy dzieciom daję jakieś zadanie albo wyzwanie, to ja im za wiele nie tłumaczę. Raczej staram się, żeby one same znalazły własny sposób i bardzo często jest tak, że kiedy daję dzieciom jakieś zadanie, nawet z nowego zakresu, którego jeszcze w ogóle nie robiliśmy, to daję im czas na to, żeby one same spróbowały różnych sposobów. I zwykle jest tak, że tych strategii rozwiązania zadania w klasie jest kilka, i tak 4-5 strategii zwykle jest dobrych, bo nie wszystkie są prawidłowe. Oczywiście my wtedy rozmawiamy o tym, dlaczego która strategia zadziałała i dziecko otrzymało dobre rozwiązanie, a dlaczego inna strategia nie. Daję dzieciom szansę na to, żeby mogły popełniać błędy. Nie oceniam, pracuję w ogóle bez ocen. Jedynie dajemy informacje zwrotne dziecku, żeby wiedziało, że jak może swoje zadanie poprawić. Natomiast dzieci, które nie są oceniane, nie boją się tych błędów popełniać i nie boją się też potem wracać do tych błędów, żeby je poprawić. Działanie. Działanie jest najważniejsze na matematyce, a ręce są wręcz nieodzowne. Tutaj Państwo widzicie zdjęcie dziewczynek, które robią rozgrzewkę matematyczną w pierwszej klasie. Mam takie szklane koraliki, które kiedyś można było kupić jako wkładkę do wazonów w kwiaciarni. Dzieci bardzo je lubią, bo one są, te szklane kamyczki są bardzo miłe w dotyku. Używamy je do tych kamyczków do różnych działań, a tutaj dzieci bawią się w parach, właściwie w dodawanie, odejmowanie, dopełnianie, różne operacje tutaj robią. Dajemy dzieciom tyle koralików, jaki zakres chcemy poćwiczyć, na przykład 20, i jedno dziecko za plecami rozkłada te koraliki do dwóch rąk, pokazuje drugiemu, ile ma w jednej ręce, a to drugie dziecko z pary zgaduje, w cudzysłowie zgaduje, bo tak naprawdę to ono wykonuje operacje matematyczne, tak? Albo dodaje, albo odejmuje, albo dopełnia, i później dzieci wymieniają się w parze i w ten sposób trenują to, co powinny wytrenować na matematyce, tak? Czyli wykonywanie rozmaitych działań. Tu działania, nie myślę tylko o działaniach matematycznych, ale o działaniach w ogóle. Większość, właściwie wszystkie działania matematyczne, które robimy z dziećmi, czyli dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, to są przecież czynności. Czyli zanim przejdziemy do zapisu symbolicznego, zawsze dajmy dzieciom mnóstwo różnych możliwości na wykonywanie czynności, które doprowadzą je do tego, żeby zrozumiały, na czym polega mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie.
Kiedy działamy i badamy, to włączamy różne zmysły, czyli dajemy dzieciom szansę, że ono zdobywa wiedzę różnymi kanałami. Obciążamy w szkole bardzo wzrok i słuch. A zapominamy o tym, że mamy również inne zmysły. Mamy węch, mamy smak, mamy równowagę, czucie wewnętrzne, poczucie równowagi, poczucie ciała. Jeśli uda nam się te różne zmysły włączyć do pracy z dziećmi, no to świetnie. Ja staram się, bo to jest wyzwanie, jak włączyć smak i węch do pracy z dziećmi i też to czasami się udaje. Właśnie, tutaj chłopcy pokazują, w jaki sposób budują figury przestrzenne. To była druga klasa i dzieci do tej pory stykały się z figurami płaskimi. Natomiast tu na razie bez nazywania montowały swoje figury, korzystając z namoczonej na noc ciecierzycy, która w połączeniu z wykałaczkami daje możliwość tworzenia różnorodnych figur. Jeśli zostawimy przynajmniej na 24 godziny te zbudowane figury przestrzenne, to ciecierzyca wyschnie i figury nam się utrwalą. Zawsze po takiej pracy, po takim działaniu, dzieci notują swoje obserwacje. I tutaj pamiętam, chłopcy notowali, jakie figury udało im się zbudować, czego użyli, ile do jakiej figury poszło wykałaczek, ile ciecierzycy, czyli mieliśmy boki i mieliśmy wierzchołki, chociaż bez nazywania. Kolejny przykład na działanie i na ruch to jest, akurat tu Państwo widzicie, przygotowanie do mnożenia. Kiedy zaczynam z dziećmi mnożyć, to staram się nawet na początku nie używać pojęcia, że to jest mnożenie, tylko liczymy po 2, po 3, po 4 i staram się, żeby dzieci nauczyły się dobrze wykonywać te czynności, żeby umiały sobie policzyć wielokrotności liczb. Na początku liczą, dodają sobie w myślach, natomiast później to już jest zautomatyzowane i to jest przykład tego, jak można zautomatyzować. Wiele razy z dziećmi to robię, czy na boisku, czy w klasie, rozkładamy linę, na boisku rysujemy kredą, wypisujemy liczby na przykład z liczenia po 2 czy po 3 i dzieci skaczą, wymieniając kolejne liczebniki. Tutaj jeszcze to jest początek, czyli dzieci mają napisane obok kredą liczby, a później robimy to już bez takiej podpórki, dziecko z pamięci wylicza. Robimy na przykład krąg, stajemy w kręgu, podajemy sobie piłkę i na przykład liczymy po 3. I każde dziecko mówi kolejną wielokrotność liczby 3, przy czym dziecko, które wypowie ostatnią z 10 wielokrotności, czyli liczbę 30, jest tym, które zapoczątkowuje liczenie w tył. Bo zawsze liczymy w przód i w tył. To jest potrzebne, żeby później dzieci umiały sobie obliczyć wynik mnożenia czy dzielenia. Bo kiedy dziecko zrozumie, w jaki sposób powstaje wynik mnożenia czy dzielenia, to ono nawet w momencie, kiedy zapomni coś z tabliczki mnożenia, to będzie umiało sobie to obliczyć. Ja też zawsze rodzicom powtarzam, żeby nie uczyli dzieci tabliczki mnożenia na pamięć, zwłaszcza na samym początku, ponieważ my robimy tyle różnych zadań i tyle różnych ćwiczeń, że pod koniec trzeciej klasy i tak wszystkie dzieci znają tą tabliczkę mnożenia na pamięć. W jaki sposób to utrwalamy, to jeszcze pokażę pod koniec. Dlaczego ten ruch jest taki ważny? Ponieważ ciało pomaga zapamiętać. Przypomnijcie sobie Państwo, jak to jest na przykład z jazdą na łyżwach albo z jazdą na rowerze. Na samym początku musimy myśleć o tym, natomiast potem nasze ciało pamięta, co my musimy zrobić i kiedy po raz tam 10., 20., 100. wsiadamy na rower, to my już sobie nie przypominamy, że tu noga musi współpracować z rękoma, że musimy trzymać równowagę. Ciało to pamięta. Podobnie jest z innymi umiejętnościami. Włączajmy jak najwięcej ręce i całe ciało do pracy. Tutaj kolejny przykład zastosowania ruchu. To są zajęcia, które możemy zaliczyć zarówno do edukacji matematycznej, do edukacji informatycznej, ponieważ dzieci tutaj wykonują grę,
opartą na takiej grze z kodowaniem Kodi robi, natomiast tu robią to w ruchu. Ja mam kolorowe dywaniki, które rozkładam, to są pola, po których chodzą dzieci roboty. Dzieci roboty są reprezentowane reprezentacją grup w klasie. Tutaj dzieci były podzielone na trzy grupy, każdy miał swojego robota. Każdy robot miał za zadanie zebrać z planszy kubeczki w kolorze swojej grupy, natomiast ruchy tych robotów programowały dzieci, które rzucały kostką i wiedziały, że robot ma na przykład wykonać trzy ruchy, przy czym musiały wcześniej zaplanować, ile musi robot zrobić kroków w przód, jaki obrót musi zrobić, w którą stronę, w prawo czy w lewo, bo do ruchu należało również, do tych zaplanowanych ruchów należały również obroty. Dzieci bardzo lubią tą grę, natomiast w pierwszej klasie bardzo szybciutko opanowują kierunki, już pamiętają, gdzie to jest prawo, gdzie jest w lewo. I w tej grze ważna jest również współpraca, ponieważ dzieci, które siedzą, też biorą udział, nie tylko te roboty na planszy. Na tablicy wywieszam karteczki w kolorze dywaników i teraz jeśli robot danej grupy stanie na przykład na niebieskim, to wszyscy wiedzą, że mają zawołać hej. Jeśli stanie na żółtym, wszyscy stają na jednej nodze. W ten sposób też uczymy dzieci koncentracji. One muszą być skoncentrowane na tym, co się teraz na planszy dzieje. Kolejny przykład i działań w ruchu, i współpracy, i również stosowania różnych strategii i obliczeń, to jest przykład zabawy z kubeczkami. Na pewno Państwo znacie, ponieważ kolorowe kubeczki zrobiły wielką karierę w kodowaniu. Po raz pierwszy o takich zabawach z zastosowaniem kubeczków przeczytałam na blogu Kodowanie na dywanie, więc pewnie Państwo też znacie. Tutaj zastosowanie kubeczków do obliczeń matematycznych. Przypisujemy kubeczkom wartość. Każdy kolor kubeczka ma jakąś wartość, przy czym dzieci w parach lub w grupach układają budowlę, która ma na przykład wartość 46, jak tutaj jest napisane na tablicy. My w zależności od tego, co chcemy z dziećmi robić, możemy te wartości zwiększać, zmniejszać. W pierwszej klasie zaczynamy od mniejszych liczb, w trzeciej klasie na przykład możemy, czy w drugiej już możemy dodać warunki, które muszą dzieci spełnić, na przykład wolno użyć tylko trzech kolorów kubeczka i wtedy dzieci zaczynają mnożyć, żeby złożyć jakąś budowlę, która ma określoną wartość. Zabawy z kubeczkami to też są ulubione zabawy moich uczniów. Tutaj zajęcia na boisku. Ponieważ zajęcia nie muszą odbywać się w klasie, ani lekcje nie muszą być z podręcznikiem. Ja pracuję bez podręczników i ćwiczeń już wiele lat, natomiast Państwo, którzy pracujecie z podręcznikami, pomyślcie też, że im więcej zrobicie takich działań, które nie są z książką, im więcej dacie dzieciom możliwości podziałania w terenie, czy też używając różnych pomocy, tym dla dzieci lepiej, ponieważ umożliwiamy im zdobywanie tej wiedzy różnymi kanałami. Tutaj w początek drugiej klasy, w tym roku, kiedy wyszliśmy na boisko rysować osie liczbowe, bo boisko daje nam tą szansę, że te osie liczbowe możemy sobie wydłużać w jedną i w drugą stronę tak długo, jak nam starczy boiska albo nam wystarczy kredy. Natomiast zeszyt daje ograniczenie do kilku centymetrów. Tutaj dzieci wybierały sobie patyki, które służyły do odmierzania odcinków jednostkowych. I zobaczcie Państwo, dzieci miały problem z prostym narysowaniem linii, natomiast nie miały problemu z tym, żeby pisać liczby, które są z lewej strony od zera. Bardzo fajnie, tutaj dzieci piszą i minus jeden, minus dwa, minus trzy. Dla nich w drugiej klasie nie jest to problem. Większy problem z tym, żeby narysować prostą linię. Kolejne zajęcia, które nie muszą odbywać się w klasie. Ja uważam, że otoczenie mojej szkoły, hol, korytarz, to są doskonałe miejsca, które pozwalają na to, żeby oderwać się od krzeseł w klasie. I często robię takie wyzwania, zwykle kiedy chcę powtórzyć z dziećmi jakieś umiejętności, nad którymi wcześniej pracowaliśmy i wtedy zadania, wyzwania rozmieszczam w całej szkole. I one sobie chodzą ze swoimi kartkami, za chwilkę pokażę, co tutaj dzieci robiły, chodzą ze swoimi kartkami, na których zaznaczają odpowiedzi, każdy we własnym tempie, często ukrywam gdzieś w bardzo nieoczywistym miejscu karteczki.
dzieci ruszają się, jest to dla nich wesoła zabawa, a przy okazji ćwiczą jakąś umiejętność. Tutaj właśnie dzieci ćwiczyły sobie dodawanie i odejmowanie i kodowały wyniki na planszy. Jeśli ktoś dobrze rozwiązał wszystkie zadania, to po pokolorowaniu wyników otrzymywał złoty puchar. Ja chciałabym Państwu powiedzieć, że ja od bardzo, bardzo dawna pracuję z dziećmi metodą projektów i zwykle w pierwszej klasie zaczynam od takich mini projektów jednodniowych, mini projekcików właściwie, a później już w trzeciej klasie to jest praca właściwie 80% czasu praca projektowa. Ja uważam, że świat nie jest podzielony na przedmioty nauczania, a edukacja wczesnoszkolna daje nam tą możliwość, że nie musimy trzymać się sztywno tych edukacja matematyczna, polonistyczna czy informatyczna, że my możemy tak planować pracę z dziećmi, żeby one w projekcie wykonywały czynności z różnych dziedzin, żeby uczyły się, żeby zdobywały informacje z różnych dziedzin i wtedy ta wiedza jest naprawdę gruntowna, bo każdy projekt daje nam możliwość pracy nad wieloma zagadnieniami i planując z dziećmi projekt, ja też nigdy nie wiem, w którą stronę dzieci pójdą, jak ten projekt się zakończy, bo często idą w takie strony, które mnie zupełnie zaskakują i ja czasami sama muszę się czegoś douczyć jeszcze, bo okazuje się, że dzieci, tak jak przedwczoraj, kiedy piekliśmy mafinki marchewkowe, zaczęliśmy rozmawiać o temperaturze, w której należy te mafinki piec i zeszliśmy na stopnie Celsjusza i Fahrenheita. I ja wtedy, kiedy dzieci mi się zapytały, a kto to był ten Celsjusz, a kto to był ten Fahrenheit, to ja stwierdziłam, że no, ja się muszę teraz jeszcze troszkę douczyć, przypomnieć sobie różne rzeczy, żeby zaspokoić dziecięcą ciekawość. Jeśli mamy taką możliwość, a w edukacji wczesnoszkolnej mamy, to rezygnujmy z tego podziału na przedmioty. Tylko pracujmy tak, żeby dzieci mogły pracować nad różnymi zagadnieniami jednocześnie. Właśnie, projekty małe i duże. Pierwsza klasa, projekciki takie jednodniowe. Tutaj pokazuję taki mini projekcik jednodniowy w Królestwie Króla Porównywalskiego. Temat był matematyczny, natomiast działania, które dzieci robiły, to były działania z różnych dziedzin. Zaczęliśmy od tego, że siedzieliśmy na dywanie, ja na flipcharcie rysowałam i opowiadałam dzieciom historię o Królu Porównywalskim, który w swoim królestwie zaprowadził taki porządek, że trzeba było porównywać liczbę różnych przedmiotów, liczbę ludzi i po prostu to królestwo opierało się na tym, że codziennie bardzo dużo było porównywania. Dzieci wiedziały, że pod koniec dnia będą miały za zadanie zrobić do tego samodzielną kartę pracy, bo już w pierwszej klasie dzieci robią karty pracy samodzielne. I teraz, jakie my robiliśmy wtedy działania? Właśnie. To jest produkcja koron, bo wszystkie dzieci zostały królewnami i królewiczami w królestwie króla porównywalskiego. Składaliśmy te korony, składaliśmy korzystając z... No, jest to pewien rodzaj origami, ale w origami nie łączy się przy pomocy kleju czy zszywacza. Myśmy tutaj musieli te korony zszyć. Ja polecam Państwu bardzo metodę Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej, ponieważ stamtąd, tak myślę, chociaż nie do końca jestem pewna, zaczerpnęłam pomysł na korony. Dzieci zrobiły korony, ozdobiły je symbolami matematycznymi, bo w Królestwie Króla Porównywalskiego symbole matematyczne są bardzo ważne, a później porównywały, biorąc sobie różne przedmioty, które mieliśmy w klasie, porównywały, robiły karty pracy. Tu są przykłady kart pracy zrobione przez dzieci. A w środku zdjęcie gry, w którą grają chłopcy w Królestwie Króla Porównywalskiego. Prościutka gra ściganka, każdy ma swój pionek i każdy ma swoją kostkę. I teraz chłopcy wyrzucają równocześnie kostki. Kto ma więcej? Ten ma prawo jedno pole posunąć się do przodu, czyli znowu porównywanie. Zamiast kostki można użyć zwykłych kart do gry i też tak jak się gra w grę, tak się gra w wojnę, można w ten sam sposób
losować, kto poruszy się na planszy. Mini projekcik, natomiast wykorzystaliśmy tam również edukację polonistyczną, bo opowiadaliśmy, tworzyliśmy historię. Tutaj jest przykład z projektu Czas w klasie drugiej. Pracowałam z dziećmi ponad 2 tygodnie w projekcie Czas, w którym zrobiliśmy mnóstwo i bardzo dużo celów osiągnęliśmy. Dzieci uczyły się odczytywać godziny na zegarze, poznawaliśmy kalendarz, robiliśmy obliczenia kalendarzowe, obliczenia zegarowe, pory roku, opowiadaliśmy historię z życia. Dzieci dowiadywały się od rodziców, jak to było, kiedy byli mali, co robili, w jakiej kolejności uczyli się różnych czynności. I każde dziecko w trakcie tego projektu tworzyło swój własny labbook. Podsumowaniem tego projektu było właśnie wspólne oglądanie labbooków. W tym projekcie również były znaki rzymskie, także bardzo, bardzo dużo działań zrobiliśmy przez te 2 tygodnie i to pokazuje, że czasami temat projektu nie jest matematyczny, ale matematyka odgrywa w projekcie bardzo dużą rolę. Tutaj projekt bardzo świeży. W ubiegłym tygodniu robiłam z dziećmi projekt o warzywach i ten projekt warzywny również miał bardzo dużo działań matematycznych. Na przykład mierzyliśmy obwody i długości warzyw. Właśnie, przejęzyczyłam się, ponieważ zwykle w matematyce myśli się o obwodach i figur geometrycznych, a tutaj wykorzystaliśmy warzywa. Jakież było zdziwienie dzieci, że jeśli tą samą marchewkę mierzyło kilkoro dzieci, to każdy otrzymał inny wynik obwodu, bo to zależało od tego, w którym miejscu została przyłożona miarka. Tutaj dziecko zanotowało długości i obwody warzyw zmierzonych, samodzielnie oczywiście dzieci robiły notatki, ale jeszcze jedno działanie matematyczne było. Dzieci miały za zadanie w domu przeprowadzić wywiad z członkami rodziny i dowiedzieć się, jakie są ulubione warzywa mamy, taty, brata, siostry, cioci, wujka. Później zbieraliśmy dane w ten sposób, że każde ulubione warzywo miało symbol, układaliśmy te warzywa na dywanie, a później liczbę zebranych wyników przez dzieci w trakcie wywiadu reprezentowały karteczki. Karteczki niektóre były bardzo długie, powiem Państwu, że marchewka wygrała, a na drugim miejscu, o dziwo, była cebula. Zupełnie się tego nie... Nie, przepraszam, na drugim miejscu był burak, natomiast cebula też miała kilka wyborów, co było dla mnie bardzo dziwne, bo myślałam, że nikt nie powie, że ulubionym jego warzywem jest cebula. Tutaj po ułożeniu tych wież karteczkowych i reprezentacji graficznej, dzieci przeniosły to na kratkowany papier, gdzie jedna karteczka, czyli jeden głos, to było zamalowanie jednej kartki. Jeśli dajemy dzieciom szansę na to, żeby notowały w bardzo różny sposób, żeby przedstawiały w sposób graficzny wyniki matematyczne, to będzie szansa, że w starszych klasach, kiedy będą na przykład, będzie oś współrzędnych, czy będą funkcje, to one będą bardzo dobrze to rozumiały, bo będą miały już podstawy, w jaki sposób to się tworzy. Właśnie, kiedy myślę o zadaniach, jakie daję dzieciom, bo przypominam, że pracuję bez podręczników, czyli większość zadań to są zadania, które wyszukuję w różnych książkach, czasami wymyślam, a czasami dzieci wymyślają te zadania. Kiedy myślę o zadaniach, to myślę, że te zadania powinny pozwalać dziecku na samodzielne badanie, poszukiwanie, odkrywanie. Tu pokazałam Państwu, na czym to polega. Natomiast chciałabym powiedzieć więcej o tych strategiach. Każde zadanie powinno być możliwe do zastosowania różnych strategii osiągania celu. Czyli nie powinno to być zadanie typu mama poszła do sklepu i kupiła 5 bułek, 4 marchewki, 10 jajek, ile różnych rzeczy, tak, mama kupiła, chociaż nie powinniśmy dodawać różnych przedmiotów. Nie powinny być to zadania proste, tylko właśnie takie, nad którymi trzeba pomyśleć. Również zadania powinny dawać każdemu dziecku
dziecku możliwość wykonania go na własny sposób. Ja wiem, że w mojej klasie są dzieci, które liczą już świetnie w pamięci, dodają, odejmują już bardzo duże liczby, a są takie, które po prostu, żeby rozwiązać zadanie, potrzebują wziąć liczydło albo klocki. I ja dopuszczam to, że każdy rozwiąże to na własny sposób i też nie wymyślam zadań na każdy poziom. Nie daję dzieciom trzech, czterech, pięciu różnych zadań w zależności od tego, na jakim poziomie jest dziecko. Ja nauczyłam się wymyślać takie zadania, które na własnym poziomie rozwiąże i dziecko, które świetnie liczy w pamięci, i takie, które dopiero jest na etapie liczenia wszystkiego na palcach czy na liczydle. Podam też przykłady takich zadań. Właśnie, uwielbiam zadania, które nie są oczywiste, że dzieci mogą rozwiązać je na bardzo różny sposób. Tutaj pokazuję zadanie, które dzieci dostały w czasie izolacji, kiedy pracowały w domu. Wtedy to zadanie dzieciom przeczytali rodzice. Chodziło o to, że w gospodarstwie są jakieś zwierzęta, jest 16 nóg. Jakie to mogą być zwierzęta? Dzieci w bardzo różny sposób to zrobiły. Niektóre rysowały, niektóre wypisywały te zwierzęta. Dostałam zdjęcia, że niektórzy układali sobie klocki czy też guziczki, które reprezentowały nogi. I bardzo różne wyniki dzieci tutaj otrzymały, w zależności od tego, czy ile zwierząt dwunożnych czy czworonożnych brały pod uwagę. I dodatkowe pytanie, które myślałam, że dzieci po prostu odpowiedzą na nie w sposób oczywisty, czy to zadanie można rozwiązać, jeśli nóg będzie 15? Ja sobie pomyślałam, że dzieci od razu odpowiedzą, przecież to jest nieparzysta liczba nóg, że to jest niemożliwe do rozwiązania, a jednak pomyliłam się. Bo były dzieci, które na przykład wymyśliły psa po wypadku, któremu brakowało jednej nogi. Było dziecko, które dodało żółwia, który przecież, przepraszam, nie żółwia, tylko ślimaka, który przecież ma jedną nogę. Było również dziecko, które bardzo mnie zaskoczyło, ale wiem, że to dziecko bardzo się interesuje zwierzętami, ma różne książki, czyta, i ono mi odpowiedziało, że przecież kangur, chociaż ma cztery kończyny i dwie nogi, to jednak jego ogon pełni bardzo ważną rolę podczas poruszania się, w związku z tym ogon można by zaliczyć jako dodatkową nogę. I to zadanie też można by było rozwiązać tak, że w gospodarstwie jest kangur. To jest właśnie to zadanie w bardzo różny sposób rozwiązane przez dzieci. To na dole to jest zadanie, które dziecko rozwiązało w pamięci i tylko na karteczkach zapisało rozwiązania. Kolejny przykład to są historyjki matematyczne, które pomagają dzieciom zrozumieć. Bardzo często opowiadam dzieciom historyjki, z których wyłuskujemy jakieś dane i następnie przetwarzamy to jako zadanie matematyczne albo rysujemy reprezentacje graficzne, bo w matematyce też powinno się opowiadać. Tutaj słuchaliśmy bajki o Jasiu i Małgosi, bajki muzycznej, i ja uwielbiam te stare bajki muzyczne, które kiedyś były na płytach, i to jest bajka muzyczna w wykonaniu Ireny Kwiatkowskiej, Jana Kobuszewskiego, Majstersztyk, i dzieci też lubią te bajki. A później robiliśmy zadanie o fabryce cukierków, w której te cukierki, które tam dzieci znajdowały na drodze, w której pakowały do torebek, i dzieci obliczały, w jaki sposób, ile będzie wszystkich cukierków, jeśli zapakują je po 10. I też niektórzy wyliczyli to zadanie w pamięci, niektórzy od razu pisali symbole, a część dzieci po prostu rysowała to zadanie. Właśnie, również zadanie polegające na tym, że nie ma wszystkich danych. Ja to zadanie bardzo lubię i w każdej klasie mówię o tym, że jeśli masz urodziny i chcesz zaprosić gości i poczęstować gości babeczkami, to ile babeczek musisz upiec? I teraz w zależności od tego, ile dziecko chce zaprosić gości, po ile babeczek chce gościom dać, to musi sobie podstawić liczby i obliczyć.
To jest też zadanie, które dałam w zeszłym roku dzieciom, kiedy były w domach i pracowały. Dostałam zdjęcie, jak to dzieci rozkładają sobie foremki albo reprezentują dzieci w postaci guziczków czy klocków, robią rysunki i dzieci, które były na takim początkowym etapie liczenia, to podkładały sobie małe liczby, na przykład po dwie babeczki, a były dzieci, które zaprosiły bardzo dużo gości, rozdawały po 8 czy po 9 babeczek i wychodziły im naprawdę bardzo duże liczby, ale dzieci dobierały sobie poziom tak, jak im pasowało, tak jak umiały. Każde zadanie powinno być wyzwaniem dla dziecka, nie powinno być ani za proste, ani za trudne i takie zadania, w których można podstawić sobie dane w zależności od własnych umiejętności, są świetne do tego, żeby dzieci wchodziły na coraz wyższy poziom. Bardzo lubię takie zadania, w których dzieci badają liczby i w pierwszej klasie jest do tego mnóstwo okazji. To było zadanie, zbadaj liczbę 15 i przedstaw ją, zrób jej wizytówkę w postaci karty pracy. I znowu to były zadania wykonywane w domach i otrzymałam bardzo różne karty pracy zrobione przez dzieci. Bardzo różne zainteresowania zobaczyłam na tych kartach pracy, bo na przykład chłopiec, który się interesuje wojskiem, oczywiście co liczył? Liczył czołgi, liczył żołnierzyki i w ten sposób zbadał liczbę 15. Kolejny przykład zadań, właśnie takich zadań, które można robić różnymi sposobami. Dzieci poznawały w pierwszej klasie literę Ż z kropką. Pisały nazwy zwierząt, w których jest litera Ż z kropką i dostały za zadanie wymyślić węże i jeże matematyczne. Pokazałam im przykład, w jaki sposób zrobić jeża, czyli jeż służy rozkładaniu liczby na składniki. Natomiast wąż matematyczny to miało być dodawanie, odejmowanie jakichś liczb. I teraz znowu dzieci w zależności od umiejętności podkładały sobie rozmaite liczby. Po lewej stronie widzicie Państwo, że ten wąż matematyczny to tutaj przekracza setkę. Dziecko podstawiło sobie duże liczby. Po prawej stronie w jednym z węży jest błąd. I kiedy ja widzę błąd w pracy dziecka, to wtedy też nie mówię dziecku, że zobacz, tutaj jest błąd, tutaj się pomyliłeś, tylko staram się nastawić dzieci do tego, tak jak podchodzą programiści. Posłuchaj, w tym wężu matematycznym w którymś miejscu jest błąd. Odszukaj ten błąd i od miejsca, w którym znajdziesz błąd, popraw tak, żeby ten wąż był dobrze zrobiony. Myślę, że takie podejście pozwala dziecku na spokojnie podchodzić do błędów, nie panikować, nie ukrywać, tylko po prostu uczyć się na błędach. Każda okazja do tego, żeby nauczyć się na błędach, jest bezcenna. Klocki Lego. To jest świetna pomoc. Każde dziecko zna klocki Lego. Ja poprosiłam, ponieważ nie mogłam kupić klocków Lego do klasy, ale poprosiłam rodziców w pierwszej klasie, żeby dali dzieciom kilka klocków. Ja napisałam, jakie klocki dzieciom są potrzebne i później bardzo często te klocki były używane do tego, na przykład do rozkładania liczby na składniki. Tutaj dziecko budowało węże matematyczne, które miały mieć określoną wartość, i szukało klocków, które razem w sumie dadzą wartość. Ja już widzę, że czas mi się kurczy, więc przyspieszę. Zadanie z czekoladą. I to jest takie zadanie, które działa na zmysły. I jeżeli uda nam się do lekcji wprowadzić smak, węch, to gwarantuję, że taką lekcję dzieci zapamiętają na długo. Tutaj czekolada służyła też do rozwiązania zadania problemowego, na jak długo dziecku starczy czekolada. Jeżeli będzie codziennie zjadało na przykład po dwie kostki, po trzy, po cztery, dzieci sobie rozkładały. I to jest przykład, jak dziecko zastąpiło czekoladę, która została zjedzona wcześniej, zastąpiło po prostu kolorowymi pomponikami, rozkładało czekoladę na części. To są nasze, my to nazywamy komputery. Komputery, czyli kartka papieru, która w pierwszej klasie służyła do rozkładu liczby. Najpierw składamy kartkę na dwie części, dajemy, na przykład jeśli chcemy rozłożyć liczbę 10 na składniki, dajemy dziecku 10 jakichś drobnych przedmiotów. Ja mam w klasie żetony, mam nakrętki plastikowe, których do tego celu używamy i dziecko sobie samodzielnie rozkłada
tą dziesiątkę na dwie części swojej planszy i zapisuję przy pomocy działań. Zawsze było to takie wyzwanie, jak najwięcej sposobów uda się zapisać takiego rozkładu. Kiedy wszystkie możliwości zostały wyczerpane, składaliśmy kartkę na jeszcze raz na pół i wtedy dzieci mogły rozkładać, używając trzech części na przykład tej kartki na trzy składniki albo na cztery i w ten sposób trenowało sobie, samodzielnie właściwie badało, jak można rozłożyć liczby na składniki. Tutaj jest przykład też zadania, które można wykonać na różny sposób. To było zadanie o słoniach. Dzieci obejrzały filmik o słoniach i miały w zadaniu powiedziane, że w stadzie jest 15 słoni i miały rozpracować, ile w tym stadzie będzie samic, samców, ile słoniątek. I tutaj dziecko, które po lewej stronie rozwiązywało to zadanie, jeszcze dopisało, że to zależy, ile w stadzie urodzi się małych słoniątek. Po prawej stronie macie Państwo przykład, jak dziecko zastosowało symbole, bo tutaj literka ty oznacza tatę, my mamę i jeszcze były dzieci. Literka dy oznaczała dzieci i wtedy obliczało, ile w stadzie jest poszczególnych osobników. Każdy sobie podstawiał do zadania swoje własne liczby. Kolejny przykład takiego zadania, ja też powiedziałam dzieciom, żeby sprawdziły, jeśli w gnieździe bocianim są dwa dorosłe bociany i dwoje dzieci, to ile będzie w dwóch gniazdach, w trzech gniazdach. I dzieci sobie rozpisywały w zależności od umiejętności kolejne liczby, rozwiązywały w różny sposób to zadanie, a jedna z dziewczynek wypisała tyle kolejnych liczb, i jeszcze dopisała i tak dalej, czyli pokazała mi, że dla niej to zadanie było proste, ona po prostu potrafiła liczyć. Tutaj było liczenie po cztery. Zadanie, które robiliśmy w tym roku, już w drugiej klasie, pestki dyni używaliśmy. Rozdałam dzieciom losowo po kilka pestek dyni i potem dzieci w tabelce wypisywały, ile tych pestek dyni każde dziecko ma i zadawały pytania, na które można by było odpowiedzieć do tej tabelki, wymyślały pytania, a potem liczyły. To jest też sposób na to, żeby dzieci potrafiły potem czytać różne tabele, żeby umiały czytać rozkłady jazdy na przykład, żeby umiały czytać cenniki. To jest bardzo częsta umiejętność, która potrzebna jest w życiu, co można z takiej tabelki wyczytać. Nie robię sprawdzianów. Zwykle robię zadania sprawdzające. Jeśli trenujemy jakąś umiejętność i chcę sprawdzić, na jakim poziomie są dzieci, to po prostu wymyślam zadanie, które będzie mi odpowiadało na pytanie, co dziecko potrafi i będę wiedziała, jak dalej mam z dzieckiem pracować. Dla dziecka to jest wyzwanie, sprawdź, czy potrafisz. To jest przykład trzeciej klasy, sprawdź, czy potrafisz odczytać coś z tej tabelki, zadać pytania do tej tabelki, czy potrafisz dodawać i odejmować liczby trzycyfrowe. Chciałam właśnie sprawdzić tą umiejętność i dzieci tutaj na podstawie tabelki, którą dostały ode mnie, to były punkty w lotach narciarskich, aktualne punkty, które znalazłam, bo zadanie dzieci robiły zimą. Dzieci zadawały pytania i odpowiadały na nie licząc, dodając, odejmując, sumując różne kolumny tabelki. A później jeszcze prosiłam dzieci o refleksję na temat tego, co sądzisz o umiejętności dodawania liczb trzycyfrowych. W pierwszej, w drugiej klasie to zwykle są refleksje mówione. Dzieci opowiadają o tym, jakie miały trudności, jak im poszło. Natomiast w trzeciej klasie proszę, żeby dzieci pisały, bo wtedy te refleksje są troszkę głębsze, bardziej osobiste. Dziecko nie powtarza tego, co powiedział przed nim kolega, tylko naprawdę zastanawia się nad tym, jak się uczy, czyli jest świadome swojego procesu uczenia się. Jak właśnie trenujemy i utrwalamy i nabieramy wprawy? Robimy różne gry. Tutaj po lewej stronie jest gra taka, która w całej klasie była ułożona z poduszek, gra ściganka, dzieci wymyślały przeszkody w postaci zadań na dodawanie, odejmowanie i w grupach przez tą grę przechodziły. Gra zrobiona przeze mnie z nakrętek, dzieci w ten sposób trenują sobie mnożenie, czy też dodawanie i odejmowanie, bo takich gier mam sporo. I utrwalają sobie, uczą się wtedy na pamięć. I też przykład bardzo szybciutkiej gry, którą wymyśliłam, bingo, do której w ogóle nie jest potrzebna plansza, do trenowania mnożenia.
kiedy z dziećmi utrwalam mnożenie, to zwykle na początku lekcji 3-4 minutki przeznaczamy na grę w bingo. Ja dzieciom mówię, żeby wybrały sobie trzy liczby z liczenia na przykład po 4, tak? Czyli wielokrotności liczby 4 do 40. Dzieci wypisują te liczby, po czym ja mówię mnożenia. W momencie, kiedy dziecko ma na przykład napisane 12 i usłyszy 3 razy po 4, skreśla swoją napisaną liczbę. Kiedy ma 3 liczby skreślone, woła bingo. I już. I dzieci nie mają tutaj żadnych nagród, tylko po prostu cieszą się, że już mają bingo. I tak długo gramy, aż wszystkie dzieci w klasie mają bingo. Świetna zabawa i również świetny trening na utrwalanie mnożenia. Podobnie można bawić się w dodawanie, odejmowanie, tylko trzeba wtedy wyznaczyć dzieciom jakiś zakres, żeby jakiś nieduży zakres liczb, żeby ta gra nie trwała bardzo długo. No i na koniec mam wielką prośbę do wszystkich nauczycieli. Pozwólmy dzieciom myśleć na lekcjach i robić błędy, bo tylko dzięki temu potrafią nabrać tej pewności siebie, która potrzebna jest nawet nie tylko w tych klasach 1-3, ale potrzebna jest w starszych klasach, kiedy dzieci siadają do zadań matematycznych. Jeśli widzą, że zadanie jest trudne, to często dzieci się poddają, bo myślą o sobie, że nie potrafią tego zrobić. A ja zawsze dzieciom mówię i też to za każdym razem powtarzam, nigdy nie mów, że czegoś nie umiesz, tylko mów, nie umiem, ale się tego nauczę. Albo jeśli nie wiem, to wymyślę. Dziękuję bardzo, to wszystko, co na dzisiaj przygotowałam. Jeśli będą pytania, to chętnie na nie odpowiem, jeśli oczywiście mamy jeszcze czas. Są pytania, Wiesiu, ja spisałam te, które się pojawiały najczęściej i na więcej, najczęściej, ale też te, które wybrzmiewały tutaj na nie wszystkie pewnie mamy czas, bo niektóre są dłuższej wypowiedzi i bardziej ale najczęściej padało pytanie, ilu ma Pani uczniów w klasie? I to jest bardzo częste pytanie, które dostaję, bo jeśli powiem, że mało, no to tak, aha, no w małej klasie można to robić. To ja powiem tak, mam bardzo różnie. Ten sposób pracy, który tutaj Państwo widzieliście na zdjęciach, to były trzy klasy, trzy moje kolejne klasy. Pierwsza miała 28 osób. I pracowałam z dziećmi wtedy przez 4 lata od zerówki do końca trzeciej klasy. Kolejna klasa po nich, po takiej dużej klasie, miała osób 15 i myślałam, że będę po prostu z dziećmi cudawianki robić, natomiast okazało się, że w klasie zebrały się dzieci z takimi problemami, że ja musiałam, i w ogóle miałam dzieci wtedy z 3 roczników w klasie, że ja musiałam wymyślić sposób, jak to robić, żeby pracować na wielu poziomach. Zresztą, kiedy się zakończył proces diagnozowania na końcu drugiej klasy, okazało się, że miałam w klasie dzieci z orzeczeniami, moja klasa wtedy stała się klasą integracyjną. Teraz mam 18 dzieci i myślę, i jeszcze tak się złożyło, że mam 9 dziewczynek, 9 chłopców, więc jeszcze do zadań mi się to bardzo przydaje, bo dzieci też usłyszałam kiedyś od jednego dziecka z mojej klasy, że ta świadomość, że jest 9 dziewczynek, 9 chłopców pomaga dziecku w liczeniu zadań, które wymagają przekroczenia dziesiątki. I kiedy dziecko mi opowiedziało ten swój sposób, to ja bym nigdy w życiu na to nie wpadła. Ale tak, właśnie, tak pracować się da z bardzo różnie liczebnymi klasami. Kolejne pytanie, czy program, na którym pracujesz, można gdzieś obejrzeć, kupić, czy jest gdzieś dostępny? To jest tak, ja uważam, że ten program, to ja napisałam... Ja go nigdzie nie mogę upowszechnić, nie mogę go sprzedać, bo to jest program, który jest przystosowany do mnie, do tego, co ja robię z dziećmi i do moich dzieci. Ja za każdym razem, kiedy dostaję nową pierwszą klasę, piszę program, nowy program na 3 lata i staram się wcześniej troszkę poznać te dzieci, żeby wiedzieć, dla kogo ja ten program piszę. I nie dałoby się go upowszechnić, bo to by było wbrew temu, o czym, jak ja myślę o pracy z dziećmi. Ja odeszłam od gotowych programów, od gotowych podręczników i nie chciałabym, żeby ktoś mój program potraktował właśnie jako takiego gotowca, który jest zmuszony realizować, tak? Ten mój program to jest też taki program, to nie jest rozkład materiału, to jest ramowy program, w którym ja opisuję, w jaki sposób ja będę osiągać cele, które zapisane są w podstawie programowej. Trochę o tym programie można przeczytać na moim blogu, mamy w planie kodowanie blogspot.com. Ja tam napisałam, jak ja ten program pisałam, tak? I troszkę o tym programie tam jest, natomiast nie chciałabym go upowszechnić,
rozpowszechniać w całości, bo to by się mijało, to by było bez sensu. Ale za to też padło pytanie, kiedy ukaże się książka? No, ta książka ciągle jest w planach, ale czas nie chce współpracować i na razie na pewno będzie w planach, ale kiedyś będzie, na pewno. Często też powtarzało się pytanie, czy dzieci mają zeszyty, czy wszystko mają tworzone na kartach i jak pani formułuje takie polecenia do zadania domowego dla projektu, czyli czy w formie wklejki do zeszytu, czy słownie? To trochę jest. A no właśnie, to muszę zacząć od tego, że ja nie zadaję zadań domowych, natomiast jeśli tutaj jak dzieci na przykład w projekcie warzywa zbierały informacje różne potrzebne do zajść w następnym dniu, czyli to była taka odwrócona lekcja, to ja wtedy dzieciom dałam kartę pracy, którą one sobie w domu, na której one sobie w domu zbierały informacje. Nie zadaję zadań domowych, formułuję polecenia różnie, często razem z dziećmi rano siadamy i opowiadamy, co będziemy robić i symbolami notujemy, co po kolei dzieci będą robiły i przyklejamy te symbole na tablicy, przy czym dzieci w trakcie tej pracy sobie tam zaznaczają, że te zadania już wykonały. Nie codziennie tak jest, ale bardzo często. I zeszyty mają, tak, mają zeszyty, ponieważ używamy zeszytu w linię, zeszytu w kratkę i oprócz tego dzieci mają segregatory, w które wpinają swoje własne karty pracy. To jest nasze takie portfolio, wszystko to wchodzi w skład portfolio, zastępuje nam ćwiczenia. W trzeciej klasie mają dzieci jeszcze taki dodatkowy zeszyt, no taki okejowski, okej zeszyt, w którym zbierają takie najważniejsze rzeczy, które przydadzą się w przyszłości, jak pisać opowiadanie na przykład, jak napisać list, jak rozwiązywać pewne problemy, to wszystko w takim zeszycie ich osobistej książce się znajduje. No właśnie i tutaj też było pytanie, co uważasz o sprawdzianach, kartkówkach i jak oceniać? Myślę, że to jest bardzo szeroki wątek, trzeba było zrobić o tym oddzielne. O ocenianiu kształtującym w klasach 1-3 i o tym, jak pracujesz, więc tutaj pewnie nie uda się odpowiedzieć. Nie robię kartkówek, nie robię sprawdzianów. Tutaj pokazałam, że projektuję zadanie, które mi pokaże, na jakim etapie dziecko jest. Nie przerywam procesu uczenia się, tylko po prostu dzieci sobie pracują, a ja obserwuję. Udzielam informacji zwrotnej, nie oceniam w żaden sposób, żadnymi punktami, buźkami. Czegoś takiego nie ma. I jeszcze ostatnie pytanie, jak wygląda dokumentacja i monitoring podstawy w przypadku takiego nauki? Dokumentacja składa się z dwóch części. Dokumentacja to jest to portfolio dziecięce, w których są oczywiście nie na wszystkich kartach pracy i nie zawsze, ale są na przykład cele, kryteria sukcesu i są informacje zwrotne. To jest jedna część, która to dokumentuje pracę dziecka, natomiast resztę wpisuję w dzienniku elektronicznym. W Librusie jest możliwość wpisywania oceny kształtującej, czyli informacji zwrotnej i również kiedy wpisuję tematy zajęć, to przy każdym temacie jest zaznaczone, które to miejsce z podstawy programowej. Ja to wprowadzam ręcznie. Po prostu wpisuję przy każdym temacie, co z podstawy programowej zostało wzięte. I jeszcze tutaj teraz zobaczyłam o takie pytanie, czy rzeczywiście wszystkie dzieci pracują i są zainteresowane na tych zajęciach, czy są takie, które rozpraszają i jak sobie radzisz? Są takie. To w każdej kolejnej klasie takich dzieci jest coraz więcej. Z takimi dziećmi radzę sobie w różny sposób. To jest na przykład, dzieci są przyzwyczajone od pierwszej klasy do samodzielnej pracy i do tego, żeby planować swoją pracę i też współpracować ze sobą. I w momencie, kiedy dzieci pracują samodzielnie, to ja mam czas, żeby zająć się tymi dziećmi, które na przykład nie potrafią skupić uwagi i potrzebują jakiejś tam towarzyszenia w jakiejś części pracy, towarzyszenia nauczyciela. To jest taki główny sposób. Natomiast staram się też dopasowywać swoją pracę do potrzeb dzieci, tak? Jeśli widzę, że już dzieci nie potrafią skupić uwagi, to ja potrafię porzucić ten swój pomysł, że teraz chciałabym znaleźć z nimi coś robić. Zmieniamy formę aktywności albo wychodzimy na dwór. Po prostu staram się obserwować dzieci i dopasowywać się do tego, jak dzieci pracują i jakie są akurat w tym momencie ich potrzeby.
Dobrze, dziękuję bardzo. Jeżeli przeoczyłam jeszcze jakieś pytanie, to postaramy się do niego gdzieś wrócić i odnieść się w tym miejscu, gdzie będziemy publikować nagranie. Na pewno znajdzie się uzupełnienie, jeżeli jeszcze tutaj padły jakieś pytania. Jeżeli Państwu podobały się dzisiaj to spotkanie, a widzę, że tak, dużo jest głosów bardzo, bardzo pozytywnych w tym, na czacie i też na Facebooku widziałam, to takim tak naprawdę rozszerzeniem tego, o czym mówiła Wiesza, dużo tych pomysłów tego typu, dużo dobrych praktyk, dużo konkretnych przykładów o tym, jak realizować matematykę w działaniu, jak rozwijać dzieci matematycznie w klasach 1-3 w tym nurcie, na podstawie trochę tego, o czym mówiła Wiesza, czyli o tym, o tej matematyce w działaniu. Jest właśnie w naszym kursie Matematyka pierwsza klasa. To jest kurs internetowy stworzony przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej o takim bardzo praktycznym wymiarze. To jest 6 modułów merytorycznych, w tym jeden taki pierwszy teoretyczny, ale tak naprawdę to są wszystko dobre praktyki. Mnóstwo przykładów zadań, zabaw, zagadek, aktywności matematycznych, które dzieci mogą wykonywać w parach, w grupach, właśnie na boisku, właśnie w przestrzeni szkolnej. To są też takie dobre przykłady, które będą Państwo mogli wprowadzić do swojej klasy zaraz po poznaniu, tak jak po dzisiejszym webinarze też widzę gdzieś komentarze i głosy, że już od jutra zaczynacie pracować taką metodą, czy wprowadzacie taką zabawę z kasztanami, to tak naprawdę na tym kursie dokładnie to tak wygląda, że po każdym module możecie prowadzić poznaną technikę i wykorzystywać proste pomoce dydaktyczne, tak naprawdę klocki, linijki, miarki, to tak jakby nadawać drugie życie matematyczne, życie tym przedmiotom, które was otaczają, wykorzystywać gry dydaktyczne do ćwiczenia dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ale też gry komercyjne, które można wykorzystywać na lekcjach edukacji matematycznej. Jest ten kurs udoskonalony o materiały filmowe. Jest nagranie fragmentu lekcji z autorką, współautorką kursu, które przeprowadziła o rozmowach o liczbach. Jest rozmowa z doktorem Dąbrowskim o przykładach zadań geometrycznych. I ten kurs miał swoją premierę, taki swój pilotaż w ubiegłym roku, spotkał się z bardzo dobrymi opiniami. Rusza od poniedziałku 12 października teraz, natomiast pierwszy moduł jest taki bardzo organizacyjny, ten pierwszy moduł taki merytoryczny jest 26 października, także tak naprawdę można się jeszcze cały czas na niego zapisywać. Kończy się pod koniec kwietnia. W czasie kursu są Państwo pod opieką mentorów, mentorek, które są w stałym kontakcie, którym wysyłacie sprawozdania z wprowadzonych technik i możecie też zadać pytanie, podzielić się jakąś refleksją, czymś, co się udało, co nie wyszło. Kurs Matematyka pierwsza klasa jest dla wszystkich nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, czyli dla klas pierwszych, drugich i trzecich, bo tutaj widzę już gdzieś to pytanie. I kurs kosztuje tak naprawdę tylko 200 zł, bo jest przy wsparciu realizowany z dotacją Fundacji mBanku, także za tak dobrze przygotowany merytorycznie kurs to jest naprawdę bardzo dobra promocyjna oferta, więc zapraszam do zapisywania się. Za chwilę na czat wrzucę też link do tego kursu i więcej informacji też do niego będzie można uzyskać na naszej stronie. Już wrzucam. Kurs jest wystawiona faktura dla szkoły, można zapisać się indywidualnie, można się zapisać, szkoła może zgłosić na nauczycieli. Tak, wrzuciłam dobry link. Więc bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, bo jest właśnie w takim duchu te praktyki i te zadania i te moduły realizowane są w takim duchu, jak dziś opowiadała Wiesia. Jutro, bo kurs Matematyka pierwsza klasa jest kursem w internetowej, Nauczycielskiej Akademii Internetowej w naszym programie Szkoła Ucząca Się. Jutro o 18:30 jest też taki webinar, spotkanie Pomagajmy się uczyć, czyli wspólne dialogi o uczeniu się i tam będzie więcej o kursach internetowych, jakie realizujemy na tej naszej platformie. Porozmawiamy tak naprawdę o uczeniu się, wymienimy się dobrymi praktykami, będzie można się zainspirować do metod wzajemnej pracy, do czego serdecznie zapraszam i zachęcam.
I tu za chwilę też wrzucę link do tego wydarzenia. No i ostatnia rzecz, o którą Państwo pytają, to są oczywiście zaświadczenia, które można będzie pobrać już dziś od godziny 21.00. Pojawi się aktywne zaświadczenie na stronie naszej zaświadczenia.co.org.pl. Tam się Państwo rejestrują, pobierają potem na swoje dane, generują automatycznie sobie link do tego zaświadczenia. Jeżeli ktoś się spóźni, ma jakieś problemy techniczne, to nagranie będzie dostępne też na stronie pierwszaklasaedu.pl, więc zapraszam serdecznie też i na stronę, i na kurs, i na konferencję, i do naszej szkoły uczącej się, żeby doskonalić się jeszcze bardziej w swoich codziennych praktykach. Dziękuję za dzisiaj, bardzo dziękuję Wiesi za jak zwykle przebogate pomysły i całą bazę inspiracji. Bardzo tutaj też na Facebooku widziałam takie opinie, że skarbnica wiedzy i myślę, tak, śledzę ten fanpage Wiesi, więc potwierdzam, że kilka takich przykładów gdzieś tam bardzo głęboko zapamiętałam i są niesamowite i gratuluję Twoim uczniom i rodzicom takie szczęście. Dziękuję Państwu dzisiaj za ten udział. Zapraszam na jutro i zapraszam na kursy. Ja też bardzo dziękuję. Dziękuję za te wszystkie komentarze na czacie. I ktoś pytał się, czy ja polecam kursy Nauczycielka Pierwsza Klasa. Tak, bardzo polecam i bardzo polecam inspirować się z różnych źródeł. To jest ważne, żebyśmy mogli i mieli takie miejsca, gdzie możemy się inspirować, a ten kurs jest na pewno dobrym miejscem do tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Ja jeszcze wrzucam na czat te linki. I dobrego wieczoru.